Cykl warszawski. Jak już wiemy z części pierwszej, budowa metra głębokiego zakończyła się w 1957 roku porażką. Nie oznaczało to jednak, że całkowicie porzucono plany, aby metro w Warszawie wybudować. Warszawa w przeciągu lat stawała się coraz większym miastem, które zamieszkiwała coraz większa liczba osób. W latach 50. w granice miasta wyłączono m.in. Wawer, Rembertów, Włochy, Wilanów czy Bemowo, w związku z czym powierzchnia Warszawy zwiększyła się o niemal 305 km2 i wynosiła teraz, a dokładnie od 1957 roku, już ponad 446 km2. W 1955 roku w Warszawie ponownie mieszkało już 1 milion osób, 5 lat później było to 1 150 000, a w 1965 roku już 1 252 000 osób. W związku z rozrostem stolicy pojawiały się kolejne pomysły i nowe plany na sieć metra. Początkowo przy nowej linii planowano wykorzystać największy obiekt, który udało się wybudować przy budowie metra głębokiego, czyli oczywiście tunel. Wkrótce odstąpiono jednak od tego pomysłu, gdyż jego adaptacja byłaby zbyt kosztowna. Nowy projekt pierwszej linii metra został zaprezentowany już rok po zakończeniu budowy metra głębokiego. Jego autorem było biuro Metro Projekt, mające swój udział również w budowie kolei podziemnej z lat 1951–1957. Według tego projektu linia metra miała biec z Młocin na Służewiec i mieć przebieg bardzo podobny, z pewnymi odstępstwami na Bielanach i Żoliborzu, do obecnej pierwszej linii. Można więc wysunąć być może dość śmiałą tezę, iż finalny projekt pierwszej linii metra zaczął kształtować się już wtedy, pod koniec lat 50. Linia młocińsko-służewiecka miała mieć 17 km długości, na której znalazłoby się 18 stacji. Miało to być metro płytkie, koncepcję metra głębokiego porzucono z wiadomych względów i w większości położone pod ziemią. 2 km trasy znalazłyby się na powierzchni. Istniałaby również możliwość wydłużenia linii z obydwu stron, z południowej na Natolin oraz z północnej do Łomianek. W kolejnych latach trwały dalsze prace mające na celu rozwój przedstawionego projektu. Zaowocowały one przedstawieniem w 1963 roku nowej wersji projektu pierwszej linii metra, znów nazywanej SKM. Według nowej koncepcji trasa miała być właściwie taka sama, z małą korektą na Mokotowie. Różnicą było również to, że teraz na powierzchni miało przebiegać 5 zamiast 2 km trasy. Fragmenty trasy umieszczone w wykopie miały znaleźć się na Bielanach i Mokotowie. Po przedstawieniu kolejnej koncepcji przez następne kilka lat niewiele działo się w sprawie metra. Aż do początku lat 70. W 1971 roku zaprezentowano nową koncepcję sieci warszawskiego metra, tym razem zawierającą nie jedną, ale aż 5 linii. Za nowy projekt odpowiedzialne było Biuro Studiów i Projektów Inżynierii i Komunikacji Miejskiej. Jak więc miała wyglądać nowa sieć? Pierwsza linia miała biec z Młocin na Natolin, druga linia miała biec z Targówka na Wolę, trzecia linia z Wawra na Ferchomin, czwarta linia z Tarchomina na Służewiec i piąta linia z Grochowa na lotnisko Chopina. Porównajmy projekt z początku lat 70. z finalnymi wersjami, a także z obecną koncepcją rozbudowy metra przedstawioną w lutym 2023 roku. Pierwsza linia finalnie została wydłużona na Kabaty, linia druga została wydłużona na Bemowo, linia o przebiegu z Wawra na Tarchomin finalnie nie jest planowana. Na Tarchomin ma dotrzeć linia czwarta, a do Wawra, dokładnie do styku Wawra i Pragi Południa na Gocławek, linia piąta. Tarchomin ze Służewcem faktycznie ma połączyć linia czwarta, z tym, że ma ona dotrzeć dalej na Wilanów. Linia z Grochowa na lotnisko nie jest planowana, choć linia trzecia w ostatecznym przebiegu ma połączyć m.in. Grochów z dzielnicą Włochy, w której lotnisko się znajduje. Według nowego projektu cała sieć metra miała mieć 126 km długości. W sumie wybudowano by 129 stacji. Tory w większości miały znaleźć się pod ziemią, choć część także w wykopach, na nasypach czy wiaduktach. Budowa miałaby rozpocząć się w drugiej połowie lat 70., a już w pierwszej połowie lat 80. do użytku miałaby zostać oddana pierwsza linia. Projekt dopuszczał także możliwość wybudowania linii poza granicę Warszawy. A jeśli już o tym, to czas na małą dygresję. Kilka lat temu na jakimś forum czytałem o planach budowy metra do Legionowa. Lokalny mieszkaniec pisał, iż w okolicy w latach 70. czy 80. sporo się o tym mówiło, a w pewnym miejscu, bodajże wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego, miała nawet być przygotowana rezerwa pod ewentualną budowę metra. Niestety dziś nie mogę nigdzie natrafić na ten temat. Może wy słyszeliście czy czytaliście gdzieś kiedyś o budowie metra w Legionowie? Jeśli tak, to podzielcie się tym koniecznie w komentarzu. Wróćmy jednak do lat 70. W kolejnych latach po ogłoszeniu koncepcji budowy aż 5 linii metra w Warszawie skupiono się jednak na dopracowaniu projektu linii pierwszej. Perspektywa rozpoczęcia po raz drugi budowy kolei podziemnej w Warszawie stawała się bliska. W połowie lat 70. światło dzienne ujrzał niezwykle ważny dla historii warszawskiego metra dokument. Założenia techniczno-ekonomiczne budowy pierwszej linii metra w Warszawie, zawierający przebieg linii, rozmieszczenie i nazwy stacji, wszelkie szczegółowe dane techniczne, a także kosztorys. W skrócie, wszystko co potrzebne do rozpoczęcia budowy. W międzyczasie powstała też dyrekcja budowy metra w Warszawie. Wydawało się, że rozpoczęcie budowy jest już na wyciągnięcie ręki. Najnowszy i ostateczny projekt był właściwie efektem niedużej ewolucji projektów poprzednich. Zakładał wybudowanie 23-kilometrowej linii z 23 stacjami, położonej całkowicie pod ziemią. Miało to być metro płytkie, po pierwsze ze względów ekonomicznych, po drugie metro głębokie, mogące pełnić funkcję schronu, wydawało się nie być już aż tak potrzebne, po trzecie, wciąż pamiętano o trudnych warunkach podczas budowy z lat 50. Tuż za pierwszą stacją na Kabatach miała też powstać baza metra, czyli stacja techniczno-postojowa. A dlaczego ostatecznie zdecydowano się na metro całkowicie w tunelu? Być może dlatego, że wiele miejsc, w których metro miało się pojawić, zdążyło się już całkowicie zabudować nową infrastrukturą lub, jak w przypadku Ursynowa, dopiero miało się gęsto zabudować. Prąd miała zapewniać tzw. trzecia szyna. Choć największy nacisk położono na pierwszą linię, to powstał też projekt kolejnych czterech. Nie będę tutaj mówił zbyt wiele o nich, choć bardzo ciekawy jest fakt, że jedna z nich miała docierać w okolice Falenicy czy Międzyszyna. Dlaczego? Ano dlatego, że w tamtych okolicach miało powstać ogromne blokowisko, takie jak na Gocławiu. Ostatecznie jednak nic z tego nie wyszło, zarówno z osiedla, jak i z metra w tamte rejony. Tak jak wcześniej mówiłem, wydawało się, że jest już bardzo blisko do rozpoczęcia budowy metra. Niestety wkrótce pojawił się jeden, choć ogromny problem. Pieniądze. Gdy 13 grudnia 1981 roku w Polsce wybuchł stan wojenny, mogło się wydawać, że budowa nie dojdzie do skutku. Okazało się jednak, że niekoniecznie. Oto w samym środku jego trwania, gdy w Polsce panował ogromny kryzys gospodarczy, 25 stycznia 1982 roku Wojciech Jaruzelski ogłosił, że w 1983 roku rozpocznie się budowa metra w Warszawie. Decyzja miała w pewnym stopniu udobruchać głównie mieszkańców Warszawy po niezwykle ciężkich latach. Metro miało być budowane we współpracy ze Związkiem Radzieckim. Jaruzelski osobiście napisał w tej sprawie list do rządzącego ZSRR Leonida Breżniewa. Mimo trudnego czasu na budowę linii metra z lat 80. można było patrzeć z większą nadzieją na powodzenie, niż miało to miejsce w latach 50. Było tak chociażby z powodu dopracowanego projektu. Linia miała zostać wybudowana według wytycznych z 1975 roku, choć oczywiście zaktualizowanych. 23 grudnia 1982 roku podjęta została uchwała w sprawie budowy metra, natomiast w lutym 1983 została utworzona Generalna Dyrekcja Budowy Metra. Jeszcze przed podjęciem uchwały o budowie metra zostały zatwierdzone nazwy wszystkich stacji. Warto przytoczyć je tutaj wszystkie, ponieważ w większości różnią się od tych, które znamy dzisiaj. Rozpoczynając od południa. Stacja A1 Natolin, finalnie Kabaty. Stacja A2 Wolica, finalnie Natolin. A3 Ursynów Południowy, finalnie Imielin. A4 Ursynów Północny, finalnie Stokłosy. A5 Imielin, finalnie Ursynów. A6 Wałbrzyska, finalnie Służew. A7 Puławska, finalnie Wilanowska. A8 Woronicza, finalnie Wierzbno. A9 Racławicka, A10 Rakowiecka, finalnie Pole Mokotowskie, A11 Wawelska, finalnie Politechnika, A12 Plac Konstytucji, jedna z dwóch niewybudowanych stacji, A13 Centrum, A14 Świętokrzyska, A15 Plac Dzierżyńskiego, finalnie Ratusz, a od 2006 roku Ratusz Arsenał, A16 Anialewicza. Ostateczna planowana nazwa Muranów, stacja finalnie nie powstała. A17 Dworzec Gdański, A18 Plac Komuny Paryskiej, finalnie Plac Wilsona, zmiana nazwy z powodu dekomunizacji. A19 Potocka, finalnie Marymont, A20 Bielany, później Park Kaskada, a finalnie Słonowiec, A21 Aleja Zjednoczenia, później Bielany, a finalnie Stare Bielany, A22 Fortowa, finalnie Wawrzyszew i A23 Młociny Huta, finalnie po prostu Młociny. Za początek budowy metra w Warszawie uznaje się 15 kwietnia 1983 roku, kiedy to na Ursynowie, pomiędzy dzisiejszymi stacjami Stokłosy i Ursynów, przy skrzyżowaniu ulic Bartoka i Herbsta, wbito pierwszy pal. Budowy postanowiono nie rozpoczynać od pierwszej stacji zgodnie z zaleceniem ekspertów ze Związku Radzieckiego. Według niektórych źródeł pierwsze prace rozpoczęły się jednak już w marcu. Również w marcu postanowiono, że kolorem pierwszej linii metra będzie niebieski. Również z tego powodu kolor ten pojawił się na wagonach metra. Kolorem linii drugiej miał być fioletowy lub różowy, ostatecznie zdecydowano się na czerwony, a linii trzeciej zielony. W początkowym etapie planowano wybudować odcinek z Kabat do Politechniki, tak jak faktycznie miało to miejsce. Jego otwarcie zaplanowano na 1990 rok, a budowa całej linii miała zakończyć się w 1994 roku, czyli po 11 latach. Początkową budowę metra prowadzono tylko na Ursynowie, co było dość logiczne. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia lotnicze z tamtego okresu, żeby stwierdzić, iż Ursynów był w tamtym czasie w większości jednym wielkim blocem budowy. Dobrze widać to w serialu Alternatywy 4 w reżyserii Stanisława Barei, który kręcony był właśnie w 1983 roku. Po jakimś czasie budowa dotarła do Mokotów, co wymusiło zamknięcie Alei Niepodległości, pod którą metro miał przebiegać. Rozpoczęto tutaj budowę tunelu metodą odkrywkową, przez co ulica była zamknięta na odcinku od Wielickiej do Batorego od października 1986 roku do lipca 1994. Autobusy kursujące Aleją Niepodległości zaczęły jeździć objazdem przez Wielicką, Krasickiego, Kazimierzowską i Wiśniową. Co ciekawe, w latach 80. rozpoczęły się też prace przy budowie stacji, które miały powstać w późniejszym okresie: Centrum, Ratusz Arsenał i Dworzec Gdański. W 1984 roku ogłoszono konkurs na projekt logo dla metra. Zwyciężył w nim grafik Witold Popiel, proponując czerwoną literę M ze strzałką na żółtym tle. Pierwsze problemy na budowie metra pojawiły się już po 2 latach, w 1985 roku. Ograniczono wtedy nakłady na budowę o 40%, co wiązało się z przesunięciem terminu oddania do użytku pierwszego odcinka o 2 lata. Od 1987 roku budowa metra w coraz większym stopniu była finansowana z budżetu miasta, a w coraz mniejszym z budżetu państwa. Rok 1989 przyniósł wielki kryzys na budowie metra. Ten okres to czas transformacji ustrojowej w Polsce, okres, w którym upadło wiele dużych przedsiębiorstw. Polska gospodarka borykająca się z problemem hiperinflacji powoli przestawała pozwalać na choćby częściowe finansowanie tak dużej i drogiej inwestycji, jaką była budowa warszawskiego metra. Szukano oszczędności, czego ofiarami padły 2 stacje, Plac Konstytucji oraz Muranów. Zrezygnowano z ich budowy, choć co ciekawe, nie zmieniono numeracji stacji. Przykładowo, Politechnika to A11, a następna stacja Centrum to A13. Pomiędzy nimi miała znaleźć się oczywiście stacja Plac Konstytucji, oznaczona jako A12. Przerwano także pracę w okolicach przyszłych stacji Centrum, Ratusz Arsenał oraz Dworzec Gdański i skupiono się na pierwszym odcinku. Budowa prowadzona była dalej, w dużej mierze dzięki zaciągniętym kredytom. Były też jednak dobre informacje. W marcu lub lutym 1990 roku do Warszawy dotarły wagony, które ZSRR zobowiązał się dostarczyć za darmo. Były to pociągi serii 81 wyprodukowane przez fabrykę Metro Wagon Masz. Gorszą informacją był jednak fakt, że zamiast obiecanych 90 wagonów do stolicy dotarło zaledwie 10. Zastanawiano się, jak rozwiązać problem braku taboru. W grę wchodziły m.in. zakup używanego taboru lub potencjalna polska konstrukcja. Ostatecznie zdecydowano się na dokupienie jeszcze 32 wagonów serii 81, czego dokonano w 1994 roku. 3 października 1992 roku na budowie metra miał miejsce dzień otwarty, podczas którego przyszli pasażerowie mogli spacerować po peronie stacji Natolin, a nawet już przejechać się wagonami podziemnej kolei na krótkim dystansie. Wyglądało na to, że budowa metra w tym miejscu dobiegała końca. Długi czas oczekiwania na metro podkreślił w ironiczny sposób lektor w reportażu Polskiej Kroniki Filmowej Tomasz Knapik. Żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają, po co wykopano w stolicy tyle dziur i wykręcono w Esy główne arterie. Knapik podkreślał również, że było wówczas wiele głosów przeciwnych budowie metra, m.in. Banku Światowego, jako zbyt kosztownej. W materiale PKF pokazano, że zainteresowanie metrem było duże. Podobny dzień otwarty zorganizowano 5 marca 1994 roku. Wówczas można było się już przejechać metrem na całym pierwszym odcinku, od Kabat aż do Politechniki. Pomimo wielu trudności budowę pierwszego odcinka pierwszej linii warszawskiego metra udało się ukończyć pod koniec 1994 roku. Linię można by już otworzyć, gdyby nie nowe, restrykcyjne przepisy dotyczące pozwoleń na użytkowanie. Ostatecznie wszystkie niezbędne pozwolenia udało się uzyskać w marcu 1995 roku i wtedy postanowiono, że otwarcie odbędzie się w piątek 7 kwietnia. Zanim metro zostało oficjalnie otwarte, pociągi już od lutego odbywały regularne testowe jazdy bez pasażerów. Na miejsce uroczystego otwarcia pierwszej linii warszawskiego metra wybrano peron stacji Wilanowska, najbardziej wówczas reprezentacyjnej, wyposażonej w adresolę. Na uroczystości pojawiło się wiele ważnych osobistości. Prezydent Warszawy Marcin Święcicki, premier Józef Oleksy, a także inżynier Jan Podowski, konsultant Generalnej Dyrekcji Budowy Metra, przekształconej 1 sierpnia 1995 roku, zarządzające linią przedsiębiorstwo Metro Warszawskie, wieloletni wykładowca Politechniki Warszawskiej i wielki entuzjasta budowy metra. To właśnie oni przecięli wstęgę, a stację poświęcił prymas Polski Józef Glenn. Pierwsze dwa pociągi odjechały ze stacji o godzinie 12:35 i były zarezerwowane dla gości. Metro zostało udostępnione dla pasażerów o godzinie 15:00. Zainteresowanie metrem było ogromne. Pociągi, szczególnie pierwszego dnia, jeździły szczelnie wypełnione pasażerami. Przez pierwsze dni funkcjonowania przejazd był bezpłatny. Budowa pierwszego odcinka pierwszej linii metra kosztowała podobno niemal 1,5 miliarda ówczesnych złotych. Podczas pierwszych podróży metrem pasażerowie musieli przeżyć spory szok, wysiadając do stacji Kabaty. Stacja ta została bowiem zbudowana pośrodku niczego. Wyjścia znajdowały się na łące. W tle z jednej strony znajdowały się zabudowania Ursynowa, a z drugiej strony Las Kabacki i baza metra. Bardzo dobrze ilustrują to zdjęcia wykonane w tamtym czasie przez szwajcarskiego fotografa Wernera Hubera. Zabudowa dotarła na Kabaty dopiero w późniejszych latach i dziś okolica stacji nie wyróżnia się już niczym specjalnym. Warto powiedzieć w tym miejscu co nieco o stacjach. Pierwsza koncepcja ich wyglądu pojawiła się już w 1983 roku i zakładała inną kolorystykę stacji dla każdej dzielnicy, których było wówczas dużo mniej niż dziś. Stacje na Ursynowie i Mokotowie miały być brązowe i żółte, śródmiejskie czerwone i różowe, natomiast Żoli Morskie i Bielańskie zielone i ciemnobrązowe. Za projekt tej koncepcji odpowiadali Jasna Strzałkowska-Ryszka, Jerzy Blankart, Lech Kłosiewicz i Andrzej Panikowski. Koncepcja wyglądu stacji zmieniała się w kolejnych latach i ostatecznie tylko część stacji zachowuje założenia z 1983 roku. Warto też wspomnieć, że na każdej stacji pierwszej linii znajdziemy spójny system informacji pasażerskiej, zawierający m.in. tablice z nazwami stacji, czy piktogramy informujące np. w którym miejscu znajduje się winda. System ten został zaprojektowany przez Ryszarda Boyara i Romana Duszka. Na niektórych stacjach tablice zostały już jednak zamienione na nowsze, przypominające wyglądem te z linii M2. Przy projektowaniu stacji nie zapomniano o pomysłach z dawnych lat i podziemne obiekty zaprojektowano tak, aby w razie potrzeby mogły pełnić też funkcję schronu. Metro na początku swojego funkcjonowania miało dwa mankamenty. Po pierwsze, ograniczona liczba wagonów wymusiła puszczenie na trasę krótszych składów, przez co pasażerowie często musieli podbiec, aby wsiąść do pociągu. Po drugie, metro nie dojeżdżało do ścisłego śródmieścia. Pierwszy z tych problemów udało się rozwiązać w listopadzie 1997 roku, kiedy dojechały kolejne nowe wagony, a drugi 26 maja 1998 roku, kiedy uruchomiono stację Centrum. Stacja Centrum pod kilkoma względami różni się od stacji położonych na południe od niej. Przede wszystkim w przeciwieństwie do stacji poprzednich mamy tutaj dwa perony boczne zamiast jednego wyspowego. Na każdy peron prowadzą schody ruchome umieszczane w niewielkich pawilonach. Trzeci, środkowy pawilon prowadzi do małej galerii handlowej umieszczonej na antresoli nad peronami. Przed pawilonami powstała przestrzeń nazwana potocznie patelnią, najpewniej przez swoje zagłębienie, która wkrótce stała się popularnym miejscem spotkań i wielu happeningów. Stacja Centrum jest także najgłębiej położoną stacją pierwszej linii metra, 18 metrów pod ziemią. Została zbudowana na takiej wysokości z racji na fakt konieczności przejścia w tym miejscu tunelu metra pod kolejowym tunelem linii średnicowej. 1998 rok to również czasy, kiedy w metrze pojawiły się nowe komunikaty dźwiękowe. Nagrał je lektor radiowy Ksawery Jasiński, a brzmią one dokładnie tak. Następna stacja Świętokrzyska. Następna stacja Ratusz Arsenał. W 1998 roku miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie dla metra. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę 108 nowych wagonów metra, w sumie 18 składów. Przetarg wygrała firma Alstom modelem Metropolis 98B. Pierwszy skład dotarł do Warszawy w 2000 roku, a ostatni w 2005. Warto wspomnieć, że część wagonów została wyprodukowana w Chorzowie, tej samej fabryce, w której przed laty wyprodukowano wiele wagonów tramwajowych dla Warszawy, należącej do przedsiębiorstwa Alstom-Konstal. Kolejne lata to budowa kolejnych kilometrów linii i otwieranie kolejnych stacji. W 1998 roku rozpoczęła się budowa stacji Świętokrzyska, która została otwarta 11 maja 2001 roku. Stacja ta to powrót do peronów wyspowych. Perony boczne pojawią się ponownie na odcinku bielańskim. Świętokrzyska jest też chyba najbardziej kolorową czy też jaskrawą stacją na pierwszej linii, gdyż dominuje tutaj kolor zielony z fioletowymi elementami. 11 maja 2001 to też dzień otwarcia kolejnej stacji Ratusz, mieszczącej się przy Placu Markowym. Jest to stacja pod pewnym względem szczególna, ponieważ to jedyny jak dotąd przypadek w historii warszawskiego metra, kiedy to zmieniono nazwę już funkcjonującej stacji. Początkowo proponowano nazwę Arsenał dla uczczenia akcji pod Arsenałem. Ostatecznie zdecydowano się na 2 człony i stacja od 29 grudnia 2006 roku nazywa się Ratusz Arsenał. 20 grudnia 2003 roku mieszkańcy Warszawy dostali świąteczny prezent w postaci nowej stacji metra Dworzec Gdański. W 2011 roku oddano do użytku przejście podziemne, dzięki któremu można wygodnie dotrzeć z peronu metra na perony kolejowe, czego do dzisiaj nie udało się zrealizować między stacją Centrum a przystankiem Śródmieście. 8 kwietnia 2005 roku metro zawitało do kolejnej dzielnicy na Żoliborz. Plac Wilsona jest z pewnością najładniejszą i najbardziej spektakularną stacją na pierwszej linii metra, a może i w całej sieci. Obiekt zaprojektowany przez Andrzeja Hołdzyńskiego został uznany na konferencji Metro Rail w Kopenhadze w 2008 roku za najładniejszą nową stację metra na świecie. 26 grudnia 2006 roku metro dotarło na Marymont. W początkowym okresie kursowanie pociągów do tej stacji odbywało się jednak na dość specyficznych warunkach, gdyż dojeżdżał tutaj tylko pociąg wahadłowy kursujący po jednym torze ze stacji Plac Wilsona. 23 kwietnia 2008 roku metro zawitało na Bielany. Otwarta została stacja Słonowiec, natomiast już kilka miesięcy później, 25 października, otwarto 3 ostatnie stacje pierwszej linii: Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny. Stacje bielańskie cechują 2 perony boczne, ani jeden wyspowy, a także pawilony, w których znajdują się wejścia na stację. Otwarcie całej pierwszej linii metra nastąpiło po 25 latach budowy, 14 lat po planowanym pierwotnym terminie. Budowie stacji Młociny towarzyszyła też gruntowna przebudowa pętli autobusowo-tramwajowej Huta. Miejsce to zmieniono w punkt przesiadkowy z prawdziwego zdarzenia, a pętli zmieniono nazwę na metro Młociny. Budowa całej pierwszej linii metra kosztowała najprawdopodobniej ponad 3 miliardy złotych. Jeszcze zanim zakończyła się budowa pierwszej linii, podjęto decyzję o realizacji linii drugiej. We wcześniejszych latach pojawiało się wiele koncepcji jej przebiegu. Początkowo planowano, aby dotarła ona aż na Darchomin, a ten ostateczny projekt powstał w 2007 roku. Jego autorem był Michał Borowski, do 2006 roku naczelny architekt Warszawy. W przypadku drugiej linii metra zdecydowano się na wybudowanie w pierwszej kolejności jej centralnego odcinka z Pragi Północ tunelem pod Wisłą i dalej przez Śródmieście na Wolę. W październiku 2009 roku podpisano umowę na projekt i budowę 6-kilometrowego odcinka, na którym znaleźć się miało 7 stacji. C15 Dworzec Wileński, C14 Stadion Narodowy, początkowo nazywana Pragą Centrum, a później po prostu Stadionem, C13 Centrum Nauki Kopernik, początkowo po Wiśle, C12 Nowy Świat Uniwersytet, początkowo po prostu Nowy Świat, C11 Świętokrzyska, stacja przesiadkowa z pierwszą linią, C10 Rondo ONZ i C9 Rondo Daszyńskiego. W przetargu zwyciężyło konsorcjum 3 firm: włoska Astaldi, turecka Gülermak oraz polskie przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów z Mińska Mazowieckiego. Całkowity koszt inwestycji miał wynieść 4 miliardy 117 milionów 500 tysięcy złotych. Budowa drugiej linii metra rozpoczęła się 16 sierpnia 2010 roku w okolicach stacji Rododaszyńskiego od wykonania odwiertów geologicznych. W listopadzie rozpoczęły się prace przy przyszłej stacji Centrum Nauki Kopernik. W marcu 2011 roku wydano ostateczne pozwolenia na budowę stacji, Nowy Świat Uniwersytet oraz Rododaszyńskiego, a także innych obiektów takich jak wentylatornia. Również w marcu rozpoczęły się prace przy budowie stacji Stadion Narodowy. W kwietniu wydano pozwolenie na budowę stacji Centrum Nauki Kopernik. W maju wydano pozwolenie na budowę stacji Stadion Narodowy, Świętokrzyska i RODO ONZ. W czerwcu budowniczy rozpoczęli pracę przy budowie stacji RODO ONZ i Świętokrzyska. W lipcu na budowę metra dotarły pierwsze elementy tarcz TBM odpowiedzialne za drążenie tuneli. Tarcze zostały nazwane Anna, Maria, Krystyna oraz Elizabeta. Pierwsza z tarcz rozpoczęła swoją pracę 16 maja 2012 roku, drążąc południowy tunel od stacji Rododaszyńskiego do stacji Centrum Nauki Kopernik. Druga z tarcz rozpoczęła pracę 18 czerwca, drążąc tunel północny. W sierpniu 2011 roku rozpoczęto pierwsze prace przy budowie stacji Nowy Świat Uniwersytet, a w październiku przy budowie stacji Dworzec Wileński. Przy okazji budowy tej drugiej zdemontowano pomnik Braterstwa Broni, znany również jako Czterech Śpiących. Pomnik poświęcony Armii Czerwonej po zakończeniu budowy stacji nie wrócił na swoje miejsce. W lipcu 2012 roku rozpoczęły się prace przy budowie łącznika między obiema liniami, którym pociągi z linii M2 mogłyby docierać do stacji techniczno-postojowej na Kabatach. W sierpniu 2012 roku na teren budowy stacji Centrum Nauki Kopernik wlał się nawodniony grunt, co wymusiło przerwanie budowy. Awaria okazała się na tyle poważna, że budowa stacji została wznowiona dopiero w czerwcu 2013 roku. W marcu 2013 roku zatwierdzono nazwy stacji centralnego odcinka. Również w marcu w wiercenie jednego z tuneli od stacji Dworzec Wileński do stacji Stadion Narodowy rozpoczęła tarcza Krystyna. Do stadionu dotarła w lipcu, po czym zaczęła wiercić tunel pod dnem Wisły. Do stacji Centrum Nauki Kopernik dotarła ona w sierpniu. W kwietniu wiercenie rozpoczęła tarcza Elizabeta. W październiku dotarła ona na lewy brzeg Wisły, dzięki czemu tunel znajdujący się około 10 metrów pod dnem rzeki został ukończony. W październiku i listopadzie wiercenie zakończyły tarcze Anna i Maria, co oznaczało, że budowa wszystkich tuneli została zakończona. W roku 2014 budowa powoli dobiegała końca. Na początku roku w tunelach montowano szyny, a na stacjach pojawiały się schody ruchome i windy. Na wiosnę rozpoczęto odtwarzanie infrastruktury, która musiała zostać zdemontowana w miejscach, w których trwała budowa. W lato rozpoczęto wykańczanie stacji. 27 lutego 2015 roku wydano pozwolenie na użytkowanie całej drugiej linii metra. Zanim powiem o jej otwarciu, warto jeszcze wspomnieć o taborze. Postanowiono, że na nowej linii będą jeździć nowe pociągi. W lutym 2011 roku podpisano umowę z firmą Siemens na 35 pociągów modelu Inspiro. Rok później rozpoczęła się budowa pociągów, która w większości miała miejsce w Polsce, w fabryce Lewaga w Nowym Sączu. Pierwsze pociągi Inspiro zaczęły kursować na linii M1 w październiku 2013 roku. Oficjalne otwarcie drugiej linii metra odbyło się w niedzielę 8 marca 2015 roku o godzinie 9:30, niemal 20 lat po otwarciu pierwszej linii. Uroczystość odbyła się na stacji przesiadkowej Świętokrzyska. W pierwszym dniu przejazd drugą linią był bezpłatny. 3 miesiące od otwarcia pociągami drugiej linii podróżowało niemal 8 milionów osób. Stacje centralnego odcinka drugiej linii metra wyglądają znacznie nowocześniej i bardziej dynamicznie niż te znane z pierwszej linii. Za ich wygląd odpowiada Andrzej Hołdzyński, który wraz z biurem Metro Projekt stworzył wstępny projekt centralnego odcinka. Charakterystyczną cechą nowych stacji są grafiki stworzone przez Wojciecha Fangora. W pociągach linii metra M2 możemy usłyszeć głos lektora Macieja Gudowskiego. Zwyciężył on w plebiscycie, w którym głosowali mieszkańcy Warszawy, pokonując m.in. Danutę Stękę czy Krystynę Jannę. Głos Gudowskiego można usłyszeć także w nowych pociągach poruszających się na linii M1. Na stacji Świętokrzyska dużym ułatwieniem jest łącznik, dzięki któremu można przejść z jednego na drugi peron bez konieczności ponownego kasowania biletu. To ułatwienie jest również jednak sporym mankamentem, ponieważ przejście jest ciasne. Dziś samo metro zachęca do korzystania z przejścia nad peronami, co jednak nie jest już tak wygodne, ponieważ droga przejścia jest dłuższa i wymaga ponownego skasowania biletu. Warto jeszcze wspomnieć, że na drugiej linii metra pociągi mogą jeździć częściowo autonomicznie, bez udziału maszynisty. Jeśli na przykład maszynista pociągu zasłabnie, to dyspozytor może zdalnie wydać komendę, aby skład dojechał do najbliższej stacji i otworzył drzwi. Jeszcze zanim otwarto centralny odcinek drugiej linii, zapadła decyzja o jej rozbudowie. Linia miała rozrosnąć się o 6 stacji, 3 na Woli, Płocka, Młynów i Księcia Janusza oraz 3 na Pradze Północ i Targówku, Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Przetarg na jej rozbudowę został ogłoszony w październiku 2014 roku. Został on rozstrzygnięty rok później. Odcinek zachodni zaprojektowany przez Metro Projekt wybuduje Gülermak za niecałe 1,5 miliarda złotych, a wschodni zaprojektowany przez ILF Polska Astaldi za około 1,7 mld złotych. Umowy zostały podpisane na początku 2016 roku. Budowa odcinka wschodniego rozpoczęła się w kwietniu, natomiast zachodniego w listopadzie tego samego roku. W maju 2017 roku na odcinku wschodnim rozpoczęto drążenie tuneli, natomiast na odcinku zachodnim w lutym 2018 roku. Wschodni odcinek został otwarty 15 września 2019 roku. Sieć warszawskiego metra wydłużała się o około 3200 metrów. Wygląd wszystkich trzech stacji, Szwedzkiej, Targówka Mieszkaniowego i Trockiej, jest bardzo podobny. Stacje utrzymane są w odcieniach szarości i bieli. Ich design jest elegancki i schludny, jednak według mnie również nudny. Warto zwrócić uwagę na stację Szwedzka, a dokładnie na jej położenie w okolicach starych, często już opuszczonych kamienic. O stacji tej mówiłem w odcinku Szwedzka, niezwykle położona stacja metra. Zupełnie inaczej wyglądają stacje na odcinku wolskim. Otwarte 4 kwietnia 2020 roku, dzięki czemu sieć wydłużała się o 3,5 km. Na stacji Płocka znajdziemy różne odcienie złotego i brązowego, a także biel. Biel jest także na Młynowie, gdzie znajdziemy również niebieskie elementy. Stacja Księcia Janusza to natomiast zieleń, a także szarość i biel. Charakterystycznym elementem każdej z otwartych wówczas wąskich stacji są charakterystyczne i unikalne neony. Za efektowny wygląd stacji odpowiada biuro Kazimierski Ryba oraz pracownia Archinauci. W lutym 2018 roku ogłoszono przetarg na budowę 3 kolejnych stacji na Targówku: Zacisze, Kondradowicza i Brudno, czyli ostatniej stacji drugiej linii. Przy okazji projektowania tego odcinka wiadomo było, że nie powstanie od noga na białą rękę, o którą mocno zabiegała tamtejsza rada dzielnicy. Przetarg wygrało konsorcjum firm odpowiedzialnych za wcześniejsze odcinki – Astaldi i Gülermak. To samo konsorcjum wygrało również przetarg na budowę kolejnych 2 stacji na Woli i Bemowie – Ulrychów i Bemowo, ogłoszony w marcu 2018 roku. Budowa odcinka na Targówku ruszyła w lutym 2019 roku, zakończyła się natomiast w sierpniu 2022 roku. Budowa odcinka wolsko-bemowskiego rozpoczęła się natomiast na wiosnę 2019, a zakończyła w marcu 2022 roku. Metro na Bemowie otwarto 30 czerwca 2022, natomiast na Brudnie 28 września tego samego roku. Nowe stacje na Bemowie i Woli mają podobny wystrój projektu Andrzeja Hołdzyńskiego i Metroprojektu. Ich charakterystyczną cechą są umieszczone na suficie kwadratowe kasetony. Stacje mają elegancki i dość stonowany wygląd. Jeśli chodzi o stacje na Targówku, to utrzymane są one głównie w różnych odcieniach szarości. Ich cechą charakterystyczną są grafiki stworzone przez Piotra Młodorzeńca. Dość nietypową stacją jest Zacisze, a konkretnie nietypowe jest jej położenie w większości wśród domów jednorodzinnych. O stacji więcej powiedziałem w odcinku Zacisze, osiedlowa stacja metra. 28 października 2022 roku pasażerowie warszawskiego metra mieli możliwość po raz pierwszy przejechać się nowym pociągiem Skoda Varsovia. Składy te pojawiły się w Warszawie w wyniku umowy podpisanej ze Skodą w styczniu 2020 roku. Nowych pociągów w Warszawie będzie w sumie 37. I tak dochodzimy do roku 2023. Co dziś dzieje się w sprawie metra? Trwa obecnie budowa 3 ostatnich stacji na Bemowie. Stacja Lazurowa znajdzie się pod skrzyżowaniem ulic Górczewskiej i Lazurowej w pobliżu pętli osiedla Górczewska, która po otwarciu stacji pewnie zmieni nazwę na metro Lazurowa. Za Lazurową linia będzie odbijać na południe, gdzie pod skrzyżowaniem ulic Szeligowskiej i Generała Rajskiego znajdzie się stacja Chrzanów. Dalej metro pojedzie jeszcze dalej, na południe, gdzie pod skrzyżowaniem Sochaczewskiej i Połczyńskiej znajdzie się ostatnia stacja Karolin. Patrząc na okolice ostatniej stacji, przychodzi na myśl widok okolic stacji Kabaty w roku 1995, Jednak w tym przypadku można zacytować znany utwór grupy Golec Orkiestra. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, bowiem okolica w ostatnich latach intensywnie się zabudowuje. Stację buduje dobrze znane konsorcjum Astaldi i Glemark. Ich otwarcie ma nastąpić w 2026 roku. Za ostatnią z tych stacji powstaje dedykowana drugiej linii stacja techniczna postojowa Karolin. Zajmie ona teren między linią kolejową, ulicą Gierdziejewskiego, zabudowaniami przy ulicy Połczyńskiej, a aleją 4 czerwca 1989 roku. Obszar całej STP ma wynieść ponad 41 hektarów, będzie więc większy niż powierzchnia STP na Kabatach. Na Karolinie trwają obecnie pierwsze prace ziemne. W lutym 2023 roku wydarzyła się ważna rzecz dla warszawskiego metra, a mianowicie zaprezentowano najnowszą koncepcję rozwoju sieci do roku 2050. Można się z niej dowiedzieć, że planowana jest budowa stacji Plac Konstytucji i Muranów na pierwszej linii, z których zrezygnowano w 1989 roku, choć pierwsze plany ich budowy pojawiały się już kilkanaście lat temu. Linia druga finalnie ma być dłuższa, z Bełowa pojedzie do Ursusa, a z Brudna przez Żerań na Marymont. Ostatecznie zmienił się też przebieg linii trzeciej. Nie dotrze ona na Dworzec Zachodni, rozpocznie bieg przy Stadionie Narodowym, później przez Kamionek, Grochów, Gocław i Mokotów, dotrze na Ochotę, do stacji Żwirki i Wygóry. O nowej koncepcji rozbudowy metra nie będę tutaj mówił zbyt wiele, gdyż zrobiłem to w osobnym odcinku. Zostańmy jeszcze przy trzeciej linii. W pierwszym etapie ma ona dotrzeć ze stacji Stadion Narodowy, stacja jest już zbudowana, czeka na trzecią linię od 2015 roku, do stacji Dworzec Wschodni, następnie przez stacje Miejska, Wiatracza lub Radowiatraczna, Ostrobramska i Nowaka Jeziorajskiego na Gocław. Od jakiegoś czasu na terenie Pragi Południe można było zobaczyć dość enigmatyczne tablice z napisem przygotowania do budowy trzeciej linii metra. Kiedy więc rozpocznie się owa budowa? Nie do końca wiadomo. Pierwsze projekty stacji pojawiły się już w sierpniu 2021 roku. W listopadzie tego samego roku podpisano umowę z ILF Polska na prace przedprojektowe. We wrześniu 2022 roku został ogłoszony przetarg na stworzenie raportu środowiskowego dla pierwszego odcinka trzeciej linii metra. Został on jednak unieważniony już miesiąc później z powodu restrykcyjnych wymagań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Metro odwołało się do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jednak nadal nie została wydana finalna decyzja środowiskowa, bez której nie jest możliwe ogłoszenie przetargu na budowę. Na koniec omówmy jeszcze dwie kwestie. Na początku, ilu pasażerów przewozi metro? W roku otwarcia, a więc w 1995 było to 20 milionów. W roku 1998 po otwarciu stacji Centrum było to już 36,5 miliona. W 2006 roku liczba pasażerów przebiła 100 milionów. Było to dokładnie 105,8 miliona. W 2015, a więc w roku otwarcia drugiej linii, liczba pasażerów osiągnęła niemal 200 milionów. W 2019 roku osiągnięto rekord 241,8 miliona pasażerów. W kolejnych latach pasażerów było mniej, choć pewnie wszyscy wiemy, co było tego przyczyną. W 2022 roku warszawskim metrem podróżowało niemal 161 milionów osób. Drugą kwestią jest wasze zdanie na temat metra. Jakiś czas temu na karcie społeczność zamieściłem kilka ankiet, a oto one. Na pytanie, jak oceniasz warszawskie metro pod względem funkcjonalnym i estetycznym, 43% głosujących zaznaczyło opcję bardzo dobrze, 45% dobrze, 5% przeciętnie, tylko 1% źle, natomiast 6% nie ma zdania lub nie mieszka w Warszawie. Na pytanie, jak często jeździsz warszawskim metrem, 24% głosujących wybrało opcję codziennie, 26% jeździ kilka razy w tygodniu, 16% kilka razy w miesiącu, 19% kilka razy w roku, natomiast 15% nie jeździ w ogóle, bądź nie mieszka w Warszawie. I ostatnie pytanie, którą linią metra jeździsz częściej? Wyniki są tutaj wyrównane. Linia M1 36% głosów, linia M2 35% głosów, jedną i drugą tak samo często 14%, natomiast 16% nie jeździ w ogóle lub nie mieszka w Warszawie.